Tak jak ty, a tak naprawdę chyba każdy, lubiłem jeść słodycze, ciasta, słodkie rzeczy. No i pamiętam, że jak zawsze sięgałem po tą kostkę czekolady, to nigdy nie mogło się skończyć na jednej. Zawsze się wpadało w ten wir, brało się jedną, ten... No niestety, no tak to wyglądało. A zależało mi, żeby mieć dobrą formę, no ale mówiłem, a spokojnie, wszystko jest dla ludzi. No i słodycze oczywiście nie były mi obce. Wyobraź sobie, praktycznie dzień w dzień chodzisz na siłownię, nie opuszczasz żadnych treningów, robisz cardio, trzymasz dietę, a potem jak i tak wracasz do domu, dla 15 sekund przyjemności jesz batonika, którego znalazłeś w szafce. Wiesz, że ani to nie jest nic dla ciebie dobrego, dla twojego zdrowia, dla twojej formy, ale nie możesz się oprzeć. Lecz nagle pewnego razu odnalazłem całkiem ciekawy materiał, który odmienił w 100% podejście moje do cukru. No i dzięki niemu przestałem jeść słodycze, te całe przetworzone gówno, w którym on się znajdował. Wiadomo, nie odciąłem się od cukru w 100%, dalej jem dosyć sporo akurat owoców, miodu też jem dosyć sporo, no ale w porównaniu do tych złych cukrów nie jest źle. Kiedy wprowadziłem to w życie, progres. Dosłownie instant, prawie progres. Wyobraź sobie, poświęcasz 15 sekund przyjemności ze zjedzenia jakiegoś chujowego batonika, a w zamian za to masz lepsze samopoczucie, więcej energii, lepiej się czujesz. Czy twoje życie nie byłoby wtedy piękne? Nie wyglądałoby lepiej? Moje? No moje tak szczerze wygląda, więc to 5 powodów, dla których musisz przestać jeść cukier. Przez cukier nasz organizm ma problem z utrzymaniem stabilnego i stałego poziomu energii. No jak jesteśmy zmęczeni, to wiadomo. Nie. Energetyk, który ma w sobie dużo cukru, przez co tak naprawdę występuje taki paradoks, bo ma nas pobudzić, a ostatecznie w późniejszej fazie będziemy właśnie przez to zmęczeni. Pozbywamy się tak naprawdę też wahań energii, które są dosyć częstym przypadkiem po południu. Wiadomo, popołudniowa drzemka każdy lubi, bo każdy wpierdala takie gówna i jest zmęczony potem, bo ma wahania energii. Więc nie rób tego, to nie będziesz tego miał i jest zajebiście, naprawdę. Więc rezygnując z cukrów, będziesz cieszył się pełnią życia, ponieważ twoja cera będzie wyglądała znacznie lepiej. Jak widzicie, nie mam perfekcyjnej cery, ale progres, jaki był w porównaniu do tego, jak jadłem ten cukier, bo nie powiem, że nie, bo jadłem sporo, jest wow, no moja cera wygląda dużo lepiej. Twój wygląd skóry się na pewno poprawi prędzej czy później. Cukier uszkadza ją od wewnątrz, więc na pewno zobaczysz efekty go odstawiając. Tak samo jak zobaczysz efekty w swojej sylwetce. Większość spożywanego przez nas tego białego kryształu znajduje się w przetworzonym jedzeniu, które oprócz cukru zawiera też mnóstwo niezdrowych innych substancji. Fajnym zamiennikiem tego są owoce. Wiem, jak to brzmi. O, masz ochotę coś słodkiego, jest owoc. Serio, odstawisz słodycze, owoce zaczynają smakować w ogóle inaczej. Wszystko się wydaje naprawdę słodkie. Warto nawet spróbować, bo smak owoców jest... No, naprawdę. Ale co to wszystko ma do tej formy? Spadnie ci waga. Wiadomo, jeżeli będziesz cały czas na nadwyżce kalorycznej, waga ci tak nie spadnie. No ale odstawiając cukier, raczej będziesz jadł tych kalorii mniej automatycznie, więc albo ci się waga ustabilizuje, albo spadnie. No, nie będziesz na pewno odnotowywał wahań, które mogą teraz występować. Szczególnie musisz odstawić napoje słodzone, jeżeli je pijesz. Napij się kurwa wody, a nie. Twoja forma naprawdę, twoja sylwetka się zmieni i będzie wyglądała lepiej. Efekt jojo. Mit, nie mit, ludzie mówią. Dla mnie nie mit. I właśnie winowajcą tego jest cukier. Dlaczego? Cukier oczywiście wpływa też na nasze hormony. Nie będę teraz tutaj was przynudzał jakimiś naukowymi stwierdzeniami. Ja nie jestem od tego, jestem zwykłym gościem, który po prostu chce się podzielić wiedzą, którą zdobył. Dam wam link w opisie do filmiku właśnie, który oglądałem. Jeżeli zależy ci na dobrej formie i zdrowiu, polecam naprawdę zobaczyć. A teraz wracając do naszych hormonów w skrócie. Mamy taki hormon jak leptyna, który mówi do naszego mózgu: hej, jesteś najedzony, masz teraz dużo energii, możesz iść na siłkę, kolego, powyciskaj trochę ciężarów, no co jest oczywiście niesamowite, wiadomo. Zdrowy poziom leptyny hamuje jakby nasz apetyt, dzięki temu
przestajemy czuć głód. Jak jesteśmy po prostu najedzeni, to przestajemy jeść, tak? Dzięki temu mamy energię, więcej energii, którą możemy potem wykorzystać. Drugim hormonem jest insulina, która wzrasta wraz z poziomem jedzenia węglowodanów, szczególnie cukru. I po co to w ogóle mówię? Po to, że insulina stopuje sygnał nadawany przez leptynę. Grubo, co? To jest całkiem ciekawe, bo przez to, jak jemy cukier, jemy, więc w teorii zdobywamy energię. Leptyna przestaje się wytwarzać lub jest blokowany jej sygnał i nasz mózg nie wie, że mamy energię, więc jemy więcej. Dlatego powstaje ten paradoks jedzenia nie jednej kostki czekolady, tylko całej tabliczki, czy dwóch tabliczek, czy wiecie, o co chodzi. No to jest... Więc tak w skrócie, jedząc węglowodany, szczególnie cukier, nasz mózg dostaje sygnał, że nie mamy energii, przez co jemy więcej. Więc co się z tym wiąże? Otyłość, która jest tak popularna w tych czasach, trochę to jest straszne, no, no niestety. Niechęć do ćwiczeń, objadanie się. Piąty, ostatni punkt, nie będziesz już go potrzebował. Cukier zwiększa ochotę na jeszcze większą ilość cukru, więc po prostu rezygnując z niego, tracisz na niego ochotę. Ja na przykład odciąłem się od słodyczy, tego przetworzonego jedzenia praktycznie z bomby. No ale ja tak mam, muszę się odciąć, nie chcę robić tego stopniowo, bo no wiem, jak potem to wygląda, coś tutaj zjem, potem znowu. Ja muszę robić ekstremalnie to wszystko, ale zależy na kogo, jak działają metody. Zaleca się odstawianie tego stopniowo, więc rób, co na ciebie działa, tylko to rób, a będzie zajebiście. Oczywiście nie mówię tutaj, że musisz w 100% rezygnować z cukru, że o Boże, bo sam mówię, jem miód, akurat trochę jestem od niego uzależniony, muszę się przyznać, jem dużo owoców, więc sam go spożywam, ale nie jem przetworzonych rzeczy, nie jem tych wszystkich czekolad, batoników, wiem, że to jest niezdrowe. Moja forma się naprawdę bardzo ulepszyła. Schudłem co prawda, ale głównie z tkanki tłuszczowej. Zobaczcie, w tym materiale właśnie jestem fajnie wytłumaczony na temat tkanki tłuszczowej, jak to wygląda, który jest w opisie. I też to tak nie działa, że babcia zrobi ciasto, mówię, nie babciu, pierdoloj, nie będę miał twojego ciasto. Wiadomo, no nie jem takich rzeczy codziennie, ale jak pojadę do babci, no to babcia musi być szczęśliwa, zjem kawałek ciasta. Nie zawsze, bo jak często jeżdżę, to wiadomo, nie można przesadzać, ale wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem i z głową. Mam nadzieję, że twoje podejście się trochę zmieni w stosunku do cukru po tym materiale. Jeżeli ci się podobało, napisz komentarz i zostaw łapkę w górę i zostaw subskrypcję. Albo tego nie rób, jak chcesz. Ja jeszcze sobie będę nagrywał, bo to jest śmieszne i fajne. Pozdro.